Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. Lecimy do stąd. Nie no, Turbo Lącina. No to jesteśmy. Oczywiście muszę to inną kamerką kręcić, bo no niestety, ale GoPro się nie da. Strasznie kitowo nagrywa w takich ciemnych pomieszczeniach. Kręcę teraz Canonem. Jeszcze mam tam jedną kamerę, którą bardzo oszczędzam. Przynajmniej na chwilę obecną. Może Wam kiedy na odcinku ją pokażę. Tak kozacko nawet nagrywa. No cóż, w dzisiejszym przynajmniej coś dubniemy przy głowicy. Tam już pokazywałem w karcie społeczności głowicę ze stunt skutera kiedyś, co robiłem. I mój porting WRC Style. Porting WRC Style, który spróbuję przeszczepić do głowicy z Lącina. No więc jakieś tam plany są. Jak tu coś porobić, ale czy coś z tego wyjdzie, nie wiem. Miałem taki fajny czyścik, no i kurde, już go nie ma. Żeby wyczyścić tutaj całe to gniazdo, bo pasuje to wziąć, wyczyścić głowice, kanały, wszystko fajnie, dzyk, dzyk, dzyk. Potem przejechać lekko papierkiem na kamyczku, żeby było równo. Głowicę, cylinder wziąłem, przehonowałem. Nie będziecie widzieć, przehonowałem, więc jest tam parę takich grubszych rys zostało, czego się nie dało, no bo było poprzecierane dość ostro, ale to założymy z powrotem. Tutaj załatwiłem sobie przewody ciśnieniowe, żeby zrobić zasilanie, powrót z turba, o, nie zasilanie, tylko powrót z turba, lecz mam problem taki, iż nie wiem, czy się zdecyduję na zrobienie tego tak, jak myślałem. Czy to w ogóle coś z tego wyjdzie, tak wam szczerze powiem. Mogę wam pokazać, o co mi chodzi. Mianowicie, chodzi mi o to, iż może ktoś podchwyci patent i zrobi u siebie coś takiego. Muszę kamerkę, żebyście widzieli na statyw dać, więc chwileczkę przerwy. Mianowicie coś takiego chcę zrobić, że przewód, co jest o większej średnicy, może akurat by wystarczyło, założyłbym tutaj miejsce spływu oleju. Coś takiego. Ten drugi koniec by tam poszedł pod turbinę, albo by się tu rozciąło i puściłoby się to rurką w niewzbrojonym przewodzie. Coś w tym stylu, tak myślałem. Minus tego rozwiązania, no teoretycznie to jest spływ. To jest spływ oleju, więc nie potrzebuję tutaj sitka, bo nie będzie mi tędy zaciągać turbo. Tu będzie tylko olej spływać, więc tutaj problemu nie będzie. Akurat będzie pompa zasysać przy spływie. No i możecie ocenić w komentarzu, czy to głupi pomysł, czy nie głupi pomysł. Mi się wydaje, że może coś by z tego było. No i zasilanie tej turbiny też tak nie mogę się zdecydować, wam szczerze powiem, jak to puścić. Tu jest też ten taki myk, że chciałem się tu wewiercić w ten dekiel boczny. Ten dekiel boczny się chciałem wewiercić. Jak tutaj idzie oleje, ciśnienie oleju tędy, wewiercił mi się tu po skosie, tak? Po skosie, albo w linii prostej, ale zaraz przy śrubie przy tym. No i tu bym wypuścił wąski taki ciśnieniowy przewód. Albo tu w karterze bym się wwiercił. Właśnie się zastanawiam, jak to zrobić. No. Tylko boję się, że będzie za dużo kradło oleju, a nie chcę za bardzo z głowicy brać. Nie wiem. Nie wiem czemu, ale mam takie złe przeczucia, że jak wezmę olej z głowicy, że może być coś nie tak. No i tak samo tutaj dam o niezbyt dużej średnicy, żeby nie podkradało za dużo oleju. Żeby było ciśnienie, bo jak dam za dużą średnicę, wewiercę się tu, dam za dużą średnicę dziurkę, to potem nie będzie mi wybijać oleju na ten. Pompa nawet daje, wymienimy na jaką dobrą.
to teoretycznie tutaj pompa powinna ładować dobrze olejem. Dobra, zajmijmy się głowicą. Zrobimy tu też taki mały test. Mianowicie, kurde, jeszcze tak się zastanawiam, czy nie usunąć całkowicie tego wybrzuszenia tutaj. Tylko się boję, że mi zawór się wykrzywi, kurde, tak samo. Jak będzie za bardzo wybrane. No nie mogę się zdecydować, usuwać czy nie usuwać. No obstawiam, że może mi potem zawór krzywo siadać i przy większych obrotach mogą być cyrki. Chyba, że jednak na razie zostawię, zobaczymy jak to będzie. Ewentualnie jak będę potem robił modyfikacje, to usunę całkowicie te dziadostwa. Dobra, ja to będę się bawił z tą głowicą. Tego nie będę nagrywał, bo to będzie długo trwać. I szkoda marnować, kurde, będę latał po baterię co chwilę. Będę padać. Więc widzimy się za chwilę, ja tutaj się pobawię trochę z tą głowicą, przeczyszczę sobie te kanały do końca, bo tutaj zacząłem. Oczywiście nie będę powiększał tych kanałów. Kanałów nie będę powiększał, zostawię takie jakie są. Tylko po prostu pousuwam takie nierówności, coś w tym stylu. Z tej strony pousuwam cały nagar, jego spróbuję przepolerować coś tam. Zobaczymy jak to wyjdzie. A few moments later. Teraz będziecie się na pewno śmiać. Zdenerwowałem się trochę. Myślę, a tam, jak już testujemy, to testujemy po całości. I patrzcie, co on zrobił. Ups, czegoś w tym kanale chyba tam brakuje. Brakuje tego mostka całego z prowadnicą. No niestety mi to usunął. Zawór wydechowy. Jak widać, też to zostało usunięte. I teraz, bo zaraz ktoś powie, o ja fajnie, kurde, już robię tak u siebie, nie? Wszystko fajnie, wow, 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 yeah, nie? Mianowicie nie polecam tego, bo jak obserwowałem tutaj ten kanał, to średnica tego kanału, a przepustowość zaworu jest strasznie duża różnica. I według mnie tu będą zawirowania. Będą się zawirowania, po prostu jak zawór się zamknie, będzie się strasznie paliwo obijać, może się skraplać. Tylko, że będziemy mieć turbo, więc może to coś tam do. Pierw przetestujemy na gaźniku. Zobaczymy jak to będzie chodzić. Potem założymy turbo. Ale na pewno tutaj zawory dostaną strzała, bo nie ma za dużo tej prowadnicy, już nie ma i nie ma jej za dużo. Teoretycznie jak patrzyłem, no delikatnie zawór się kołysze teraz na boki. Zobaczymy w normalnej głowicy. Teoretycznie też się zawór kołysze, tylko jest sztywniejszy. Tutaj ma delikatnego luza. Więc tego rozwiązania nikomu nie polecam. Ja to zrobiłem, żeby przetestować tylko. A nie chciało mi się tam bawić, smyrać, bo za małe trochę są kanały, żeby się tam bawić ten WRC porting style. Więc no, zrobiłem tak. Jak ktoś zamierzał siebie w pitbajku, to tylko na własną odpowiedzialność. Ale z tego co widzę, delikatnie się kołysze na boki. Nie będzie nic z tego. Niby w tej dłuższej prowadnicy też ma luz. Powinno go domykać, bo go będzie, jak będzie uderzać zawór, to się będzie centrował. Więc na pewno będzie szczelne, tylko na pewno to długo nie pojeździ. Nie pojeździ to tak jak na normalnych prowadnicach. Mały dremelek i nim ponacinam. Ponacinam te takie efekt piłki golfowej. Więc chwila przerwy, muszę tutaj poszukać, bo to, te przerwy to długo trwają. Dla was to są sekundy, dla mnie to są godziny zabawy, więc poczekacie chwilę jeszcze i zobaczymy. Może coś wykombinuję, jak to będzie wyglądać. No i dobra, patrzcie na ziemię. Pełno brokatu. Wszędzie pełno brokatu, ale będzie czyszczenia, mycia. Ręce mnie strasznie bolą. Nie polecam nikomu. To od razu, zacznijmy od razu od tego tak, że wszystkie modyfikacje, co tu pokazuję na filmiku i chcecie to zastosować u siebie, robicie na własną odpowiedzialność. Ja się tu ogólnie bawię. Mam tutaj akurat głowica, jest lekko uszkodzona. Nie chcę nawet wam pokazywać w jaki dokładnie sposób, więc jej mi nie szkoda. Więc dlatego się tak bawię. Dlatego też kupiłem silnik Loncina. Loncina kupiłem, żeby się po prostu tymi silnikami, tym wszystkim pobawić, bo są bardzo tanie koszta, jakbym cokolwiek zepsuł, więc
Jak coś zepsuję, no to zbytnio po kieszeni tego nie odczuję. A zarazem i tak to jest lekko uszkodzone. W teorii bym to już wymienił na nowe, a w praktyce, jak to ja, jeszcze tam trochę się podrobi i się założy i się będzie jeździć. Więc no. Pokazuję wam mój porting WRC Style. Uwaga. I chwila prawdy. Voila. Chociaż widać, tutaj na środku to tak się przyłożyłem. No i jedziemy dookoła. Zajęło to parę ładnych godzin. Gdzieniegdzie nie wyszło tak, jakbym chciał, bo to jest naprawdę ciężko utrzymać i zrobić tak, jak należy. Żeby zrobić to tak, jak należy, naprawdę jest to ciężko. Więc będziemy mieć bolida. Kanał wydechowy na razie nie poleruję, bo i tak będę musiał polerować tak samo zawór wydechowy. Będę musiał przepolerować, bo jest cały znagarowany, żeby po prostu nie nagar z powrotem się tak nie przychytał. Nie przychytał? Nie wiem, czy to tak prawidłowo polszczyzną zalatuje. Mam nadzieję, że to w ogóle po tych modyfikacjach odpali. Jak odpali, to będzie sukces, bo na razie, tak jak mówiłem i powtórzę jeszcze raz, na początku złożymy i spróbujemy to odpalić na gaźniku, zobaczyć, przetestować osiągi na gaźniku, a potem włożymy turbo i będziemy sprawdzać, czy na turbinie są jakieś efekty dodatnie. W sensie, że czy coś to w ogóle daje. Będzie gwizdać turbinka i to wszystko, no i będzie się wydawało, że dało coś, a w praktyce na przykład nic nie dało, no więc będziemy mieć odniesienie. Skończymy odcineczek, więc jak jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. A jeśli, kurde, ci się odcineczek jakimś cudem podobał, moje wypociny, no testować trzeba jakoś, więc zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, żeby ten film się mógł jakoś tam rozejść po internecie. Będziemy przystosowywać rodzina pod wyścigi WRC, no chyba jedyny taki kurde mądry na tym polskim YouTube chyba jestem, że tuninguje silnik Glącina, jak on chyba w serii ledwie co wytrzymuje. Ale mało mocy, nie? Jak chcecie więcej mocy, no to zobaczymy, czy da się z tego coś tam jeszcze wydobyć. Jeśli ci się nie podobało, to łapeczki w dół nie dawaj. Możesz wypowiedzieć się w komentarzu pod filmem. No, jakie masz spostrzeżenia, czy to będzie działać, czy nie będzie działać? Bo sam nawet nie jestem w stanie powiedzieć, że zobaczymy. Obstawiajcie, czy będzie działać, czy nie będzie. Czy będzie przyrost mocy, a może straci. Bo też jest taka opcja, że na mocy straci, nie? Zobaczymy, jak tam obstawiacie. No to tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Hej!